Zapraszamy na kolejny odcinek Zajadamy, oceniamy, w którym ocenimy pizzerię La Strada. Dzwonimy. Dzwonimy do pizzerii La Strada, autostrada, mi się kojarzy, nie wiem czemu, od razu automatycznie. Numer telefonu 601 072 467. La Strada. Witam, Rzejmie. Chciałbym zająć pizzę. Kadłubów? Tak, oczywiście. Poproszę numer telefonu. Pizza jest do ulica. I co pan zamawia? Pizzę numer nie wiem jaki, bo nie mogę znaleźć menu żadnego w internecie, nie wiem. Ani ulotki. Coś takiego, sos szynka pieczarki. Coś takiego mnie interesuje, taka klasyka. Szynka pieczarki? Tak, tak. Mhm. To u nas coś nazywa Roma i teraz ma być mała 20-28, czyli największa 42. Ta średnia. Okej. Tak. Jakie pani poleca? Sosiki? Jakie pani ma? Czosnkowy majonezowy, ostry albo zwykły kaczup. To ja bym poprosił czosnkowy, jeden, a drugi sos jakiś taki najostrzejszy, jaki pani ma, nie wiem jak tam. Okej. To będzie wszystko? Okej. Czas oczekiwania to będzie około 30 minut. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Okej, La Strada. Dziwna sprawa, bo najpierw zapytano mnie o numer telefonu na start, na strzał w mordę, numer telefonu, później adres i dopiero później co sobie życzymy. Nie wiem dlaczego tak, jakoś nietypowo, w każdych pizzeriach najpierw mówimy co chcemy, czyli pizza jaka taka śmaka i dopiero później adres, a tutaj na odwrót. To tak jak przesłuchanie to wyglądało. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No i jest taka o, ulotka przyczepiona była, także macie tutaj numer telefonu. Łatwy, nie? 5, 6, 7, 8 i 4 siódemki, tak? Państwo widzą, jak to się prezentuje. 1 litr napoju gratis, sosy gratis, dowóz bezpłatny. Dowóz bezpłatny, ale dla kogo? Pizza z La Strada dotarła już do nas po 23 minutach od wykonania telefonu. Ciepła pizza od spodu, bardzo ładne pudełko. Całe tu czerwone. Tu po bokach jest pizzeria La Strada i tutaj też jest pizzeria La Strada napisane, a tutaj z boku mamy pizzeria La Strada Reda, ulica Jana Pawła II 6H przy centrum handlowym Biedronka i www.pizzeriapizzareda.pl. No dobra, okej. Otwieramy kartonik. 3, 2, 1. Gdzie są pieczarki? Powtórka z rozrywki. Żeśmy, pamiętacie odcinek Pinokio? Żeśmy zamawiali, co tam było? Dali nam podwójny ser, a my mieliśmy sos. Tak, podwójny ser zamiast sosu. Także tutaj mamy dwa sosy, ale pizza nie ta, co trzeba. Szynka pieczarki miała być. A rozmowa jest. Czekaj, czekaj! Jest pieczarka! Jedna! Zobaczcie, tu jest jedna pieczarka. Ile Arkadiusz zapłacił za pizzę? 16,90 bodajże. 16,90? No. Sosy są, ale ja teraz zapytam do pani, zadzwonię, gdzie są pieczarki. Może ktoś zjadł, był głodny, śniadania nie jadł. Fajne pudełko, no ale co z tego jak w środku do poprawy, już na samym starcie. Oceniamy szczegółowo kawałek z La Strada. Pizza przyjechała, miała być sos, szynka, pieczarki, a tymczasem mamy taki widok. Pizza, fajne ciasto, zobaczcie, nie opada. Ciasto jest przybliżone, dobrze. Nic nie ucieka, no bo co ma uciekać z tej pizzy, nie? Jak pieczarek nie ma, sama szynka i to taka biedronkowa, typowa. Zobaczymy, jak to smakuje bez sosu. Widzę, że sera jest dość dobrze. Pachnie ładnie. Z tą szynką trochę spróbuję. Szynka się jakoś nie wyróżnia. Nie wiem. Znowu zacznę od ostrego. A co tam? Jak ketchup na stacji benzynowej, tak mi to pachnie. Sos jest dobry, zobaczcie, tak bardzo aż nie spływa. Chrupiące ciasto, fajne. Z ostrością lekka kpina. Trudno, mówi się i jedzie się dalej. Jogurcik naturalny. Kpina. Trochę się czuję, jakbym jakiś śmietanowy sos jadł. Nie wszystko złoto, co się świeci. No i niestety, to tutaj idealnie pasuje.
fajne pudełko, nietypowe, oryginalne. Marketingowo może dość dobrze. Zadzwonimy do pani i zapytamy, gdzie jest nasza... To jest La Strada, to jest ta, co od nas najpierw numer telefonu wybrała, nie? Mhm, to jest to. No. Czy to może pomyłka? Tak. Witam przy mnie. Proszę pana, ja zamawiałem pizzę na... Dokładnie dzwonię. Tak. Czy nie została jakaś pomylona czy coś? Bo mieliśmy mieć sosę, szynka, pieczarki, a sama szynka jest. To tak tylko takie pytanko, wie pan. Czyli to, że nie wiesz, jak coś jest pomylone? No czy jakaś... Czy pizza do nas, co przyjechała, to na pewno jest do nas, a nie do kogo innego? Czy się ktoś nie pomylił? Sosę, szynka, pieczarki. Mam z samą szynką. I bez pieczarek. Tak. Tak, Romę, dokładnie. Aha. Ty robisz drogą i kasy na wyjazd? Z drogą kasą. To chyba dzielna pizza dostała wtedy. No to przepraszam, już na tym razem. Nie no, okej, okay, no nie, tylko takie pytanie, bo może ktoś tam też dostał co innego, a my co innego. No wie pan, zdarza się, jesteśmy tylko ludźmi. No rozumiem, okej, okay, nie ma kłopotu, nie, tylko tak tego. Chcieliśmy zapytać, jak to tam. Fajnie, dziękuję, pozdrawiam. Byłem ciekaw, co na to powiedzą i ileś komputer źle wbity, a to, a tamto. Tak naprawdę nie wiadomo, o co tu chodzi. Jesteśmy tu gościnnie i sobie tą pomyłką trochę strzelili w stopę. Pizza La Strada. Nie dostaliśmy pizzy z pieczarkami, a wielka szkoda, ponieważ chcielibyśmy spróbować właśnie pieczarek tutaj z lokalu La Strada. Pizza już jest w tym momencie troszeczkę chłodna, więc jakoś tak ciężko mi ocenić miękkość tego ciasta, ale wydaje mi się, że będzie może chrupiące. Szynka ogólnie jest w porządku, nie jest zła, ale mogłaby być lepsza, może tak. Sos czosnkowy, łagodny, prezentuje się w taki właśnie oto sposób. Gęstość w porządku, to nie ma się do czego czepiać jakoś zbytnio. Okej, zobaczmy. No, kiepska sprawa. Tu jest podpisane, że to jest sos czosnkowy. Pod tym względem jestem zawiedziony. Gdyby to było na przykład napisane sos śmietanowy, to wtedy naprawdę ten sos to byłby bombowy. Bo właśnie on tak smakuje. Ogólnie nie jest zły w smaku, jest całkiem ciekawy. No ale jak już wiemy, tutaj w zapachu przeważa jogurt, no i w smaku właściwie to samo. No nic, teraz ocenimy kawałek z ostrym sosem. Mam nadzieję, że będzie ostry, że to nie będzie żaden piz na wodę. Gęstość? W porządku. Taka trochę jak ketchup, wiecie? Zapach jest naprawdę dziwny, no ciężko mi to opisać, ciężko mi to opisać. Tutaj ten sos ostry, nie, ostrość to jest w ogóle totalne nieporozumienie. Tutaj nie ma za grosza, tutaj nie ma za centa, tutaj nie ma kompletnie nic ostrości. Smak jest ciekawy, wiecie, on jest taki troszeczkę słodki. Z tych dwóch, jeżeli miałbym wybierać, to wybrałbym ten sos tak zwany ostry, dlatego że po prostu lepiej się komponuje z tą pizzą, smak jest dobry, ale dla takich osób, które lubią naprawdę zjeść coś ostrego, ci ludzie będą na pewno zawiedzeni. Sama pizza, no ogólnie troszeczkę się zawiodłem, ponieważ nie dostaliśmy pieczarek. No nie wiem, ciężko nam tutaj trochę ocenić. Jedyne, co możemy tutaj jakby pokazać wam, przedstawić naszą opinię, to jest smak sera i szynki. Jeżeli tutaj szynka byłaby lepsza, byłoby naprawdę super. Jest dobra, ale mogła być lepsza. To chyba tyle ode mnie i zapraszam do podsumowania. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w podsumowaniu lokalu La Strada. Tutaj właśnie nietypowo zamawiałem pizzę. Nietypowo, bo pani najpierw mi strzała dała, żeby, proszę państwa, żeby podać numer telefonu, później adres i dopiero to, co sobie życzę. I życzyłem sobie pizzę, co z serżynka pieczarki, ale wyszło nieporozumienie, bo była tylko na pizzy tylko jeden kawałek małej pieczarki. Co to miało znaczyć? Nie wiem. Zadzwoniliśmy do tej pizzerii. Tutaj się zastanawiałem, bo tutaj na przykład dowóz gratis, ale nie ma szczegółów. Ale jeśli otworzymy, kochani państwo, ulotkę, to tu mam wszystko objaśnione. I na przykład litr soku gratis, ale jest dopiero, jeśli zakres promocji 45,95 zł, litr soku gratis. 96, 155, 2 litry napoju. 156, 255, 3 litry napoju. Jestem ciekaw, co to za napój przyjeżdża, no ale nie będę teraz tego sprawdzał. Co do samej pizzy? Bardzo cienka była. Ciasto dość dobre, bo pizza sterczała, nie opadała. Szynka
praktycznie tej najgorszej jakości. Nawet tak wyglądała niezbyt ciekawie. Sera mało, cieniutka pizza. Pritak powiedział, że zrobi podsumowanie i nie da oceny. A Arek co na ten temat powie? Pieczarek smaku nie ocenię, bo ich nie było. Jeśli chodzi o szynkę, to była też bardzo cienka. Jak oceny niektórych na koniec roku. Tak, dwuja! Siadaj, ledwo zdałeś. Poza tym tak, ciasto było dość dobre, ale... Ciasto dobre, ale najlepsze było opakowanie, to jest... Tak, opakowanie naprawdę było bardzo... Co najbardziej podobało się w pizzy, to opakowanie, tak? Tak, także co w lokalu było najlepsze opakowanie? Było czerwone, ładne napisy. W ogóle ładnie się prezentuje to opakowanie wizualnie, no ale co z tego... Skoro ładna miska jeść nie daje. Właśnie tak, jak powiedziałem, nie wszystko złoto to się świeci, tak? Podoba mi się taka forma paragonu. Tu jest oczywiście obdarty, jest pizza, tania pizza moim zdaniem. 10,90 za taką pizzę do jedzenia. 2 złote sos, 2 złote czosnkowy, 2 złote dowóz. I tutaj, gdzie jest obdarte, było wydrukowany adres, wydrukowany. I tutaj kierowca miał fajnie wydrukowane, także takie coś mi się bardzo podoba. Takie coś mi się bardzo podoba. No i sama ulotka, no to już widzieliście, no to niech Pridek się marketingowo wypowie co do tego. Po pizzę ja uważam, że już mamy ten temat załatwiony. Mój drodzy, kwestia teraz marketingu. Bardzo fajnie, że przyszła do nas oczywiście ulotka. Bardzo fajna, czytelna, prosta. Wszystkie informacje można szczegółowo znaleźć. W lokalu też można zjeść. Paragonik jest. Jest fanpage, prosty fanpage. Pudełko z 40 paru odcinków, już mamy 40 paru odcinków, to był nasz najbardziej oryginalny karton, jeżeli chodzi o pizzę. Naprawdę tutaj jest bomba. Ktoś nam w komentarzu jednym razem napisał, żebyśmy nagrali pod wpływem. Absolutnie. Jeśli chodzi a propos kichania, to po prostu sąsiad palił dzisiaj opony i to jest... Tak, także mieliśmy tutaj ciekawe towarzystwo. Tak czy inaczej, wrzucając to i miksując, oczywiście pizzeria sobie strzeliła w stopę tym, że nie dała pieczarek. Obsługa jest dość dobra, tak telefonicznie, bo się idzie dogadać, jest to widać, ktoś ma pomysł na restaurację, bo ma jakoś bardzo informatycznie, technicznie pizzerię postawioną na wysokim poziomie, no bo drukuje paragony razem z wydrukowanym adresem i w ogóle cenowo też jest dość przyzwoicie, więc mając to wszystko na względzie, ja bym dał ocenę w sumie 6,5 z mojej strony. Arek? Arek, teraz ty. Myślę, że ocena 6 lub 6,5, tak też mogłoby tak być. Tak się waha, nie? Tak, tak. Właśnie się waha. Przez to, że tych pieczarek nie było, bo jakby były pieczarki, to bym skłonny dać 7. Ogólnie bym zadotykował piosenkę dla tej pizzerii o Rudy Rudy Ryc, która kończy się słowami, pójdę na pieczarki. Tak. Tak, no tak jest. No, także tak Aprijack. No właśnie, a ja już tak prywatnie jak rozmawialiśmy, też tutaj między sobą. Jakoś tak, wiecie co, ja w tym odcinku oceny nie dam, ponieważ nie miałem okazji spróbować pieczarek. Szyneczka, no, mogła być troszeczkę lepsza, no jednak jak już mam oceniać jakość tych składników i to wszystko, to szynkę dajcie lepszą, nie? Szynkę dajcie lepszą, tyle. No i na drugi raz nie róbcie takich błędów, że na przykład nie ma jakichś tam pieczarek czy czegoś. No tak. Już macie technicznie postawiony ten lokal na tak wysokim poziomie, no to już trochę się starajcie. No technicznie naprawdę wizerunkowo bardzo ładnie się prezentuje, to mi się naprawdę bardzo podoba, bo ja tutaj widzę fajny, naprawdę wysoki potencjał, taki mocny, mocny, naprawdę mocny. I tyle. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie, wszystkich z Redy zapraszamy do kolejnych odcinków, zajadam oceniamy oraz do tych poprzednich. Zobaczcie też odcinki z Słupska, z Lęborka, bo może też tam traficie na jakieś studia, czy do rodziny pojedziecie i będziecie wiedzieli, jaką pizzę sobie zjeść w Słupsku. Także zapraszamy bardzo serdecznie. Magda Gessler, jedziemy po ciebie, jest nas dwóch, więc mamy lepszą szansę. Przewaga liczebna, nie? Tak, przewaga liczebna. No i tyle, no. Pozdrawiamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, no i strzałeczka. Dziękujemy za oglądanie, cześć. Jeszcze chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o Magdę Gessler, to nie ryzykujmy, bo ona nam pizzerię przerobi na jakiś tam kurczak bar czy coś takiego. Dokładnie tak, dokładnie tak. Cześć.